Jak sprawdzić swoją księgową? Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zależy Ci na tym, żeby sprawdzać pracę swojej księgowej, to wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z księgowości online, ponieważ w ten sposób masz na bieżąco wgląd w swoje wszystkie dokumenty, rejestry i podsumowania, będzie Ci łatwo je przejrzeć. Oczywiście, jeśli korzystasz z takiej tradycyjnej, stacjonarnej księgowości, również będzie to możliwe, ale tam jednak co miesiąc będziesz musiał prosić swoją księgową o to, żeby udostępniła podsumowania z książki przychodów i rozchodów czy rejestry VAT. W jaki sposób teraz sprawdzić pracę księgowego? To zależy też, jak bardzo chcesz sprawdzać tę pracę księgowego, bo możesz na przykład zrobić takie proste sprawdzenie na zasadzie, że w danym miesiącu przekazałeś 8 dokumentów do zaksięgowania, bierzesz sobie książkę przychodów i rozchodów i sprawdzasz, czy znajduje się w niej 8 pozycji. Możesz jednak pójść o krok dalej i sprawdzać po kolei wszystkie zapisy z książki przychodów i rozchodów, na przykład czy zgadza się nazwa kontrahenta, czy kwota netto, jaka została zaksięgowana. Tylko tutaj uwaga, musisz mieć świadomość tego, że czasami pojawiają się różne wyjątki od standardowych rozliczeń. Na przykład, mimo to, że jesteś VAT-owcem i przyniesiesz fakturę za usługi gastronomiczne, to księgowa kwotę brutto zaksięguje do firmowych kosztów, ponieważ nie może z niej odliczyć VAT. Podobnie jak sprawdzaliśmy książkę przychodów i rozchodów, tak samo możemy sprawdzić rejestry VAT-owskie, czyli sprawdzić po kolei pozycje przychodowe i kosztowe, a także to, czy zgadzają się kwoty. Tutaj również musisz pamiętać o różnych ograniczeniach, na przykład, że od samochodów osobowych standardowo możemy odliczyć tylko 50% VAT. Możesz wejść również w swój plik JPK VAT i będzie się pod nim znajdowało urzędowe poświadczenie odbioru i sprawdzić, z jaką datą został wysłany do Urzędu Skarbowego, to znaczy się, czy został zachowany ten termin do 25 dnia miesiąca i czy po prostu nie ma tam żadnych opóźnień w wysyłaniu deklaracji do urzędów. Poza takie opóźnienie również może grozić mandat z Urzędu Skarbowego. Możesz również zsumować swoje przychody i koszty z danego miesiąca, odliczyć od nich składki ZUS według określonej proporcji i sprawdzić, czy kwota podatku, która Tobie wychodzi, mniej więcej zgadza się z kwotą, którą otrzymałeś od swojej księgowej. Natomiast jeżeli Tobie zależy na bardziej zaawansowanej kontroli Twoich rozliczeń, to najprościej będzie pobrać Twoje dokumenty księgowe i przekazać je do innego księgowego, który po prostu zweryfikuje, czy wszystko jest ok z tymi dokumentami. A ja mam na imię Monika i mówię prosto o prowadzeniu działalności, dlatego zaobserwuj mój profil, jeśli chcesz wiedzieć więcej.